Cześć wszystkim, znowu Point 7, dalszy ciąg Pillars of Eternity, dodatek Biała Marchia. Dobra, miałeś coś innego powiedzieć. Dobra, w ostatnim odcinku przybyliśmy do Krzepy. Okazało się, że Krzepa była atakowana przez bandę ogrów, których się pozbyliśmy. Część budynku spłonęła, Eder uratował jedną panią z budynku. A poza tym zaczęliśmy chodzić sobie po Krzepie, wchodzić do losowych domków i rozmawiać z ludźmi. Dobra, to jest jakaś pani Tania. Taena. Pogadajmy z nią. I heard the ogres outside, tearing down walls and murdering folk. Don't remember how things got this bad. No tak, tak bywa. But you're the new adventurer. Renengild's latest volunteer. No powiedzmy. A real spitfire, she told me. Bet you'd whip those layabouts at the mine into shape. Chcę cię o coś zapytać. Did you say something, dear? Opowiedz mi o sobie. I was the overseer at the mine, back when it was running. Got shut down decades ago when we couldn't sell or ship the stuff. But I still remember plenty about the mining business. And I got as many folk as I can digging out the entrance. Pokaż się palcem w głowę pokrytą plamami i rzędącymi włosami. Been praying to the salty wench that I don't forget too much before they finish the job. Dobra, to wszystko. Coś wspomniała o wysyłaniu ogrów do kopalni. Ciekawe, czy oni wykorzystywali ogry do pracy w kopalni? Dowiemy się. Tak, ta lokacja troszkę długo się ładuje. Dobra. To jest ten domek, do którego mamy zajść. To jeszcze w takim razie szperajmy tu i ówdzie. Spójrz na Gryfa. Reifalt. Kim ty jesteś? Figured you'd be out of here in a flash after the fighting died down. Most people don't stick around after they figure out the ogres are making regular visits. O, to regularnie macie takie zabawy. No to chłopie nie zazdroszczę. I would have helped fight them monsters off, you know. If I didn't think I'd just get in the way. And with you there to handle things, everything turned out well enough, didn't it? Don't see why Havrick's still sour at me. O co chodzi z tym Havrickiem? Oh. Havrick's the innkeeper over at the Grave's Rest. I may have been hiding in the inn when the fighting started. The raid didn't improve his disposition any. Duh. Did you know he has a whole case of Fenland liquor in there? I keep offering to buy it off him, but he says he's saving it up for when the battery's open again. Battery? As if we're gonna last that long. Anyhow, he said he'd thrash me up and down the mountain if I didn't leave him be. Wydaje się rozsądne, że chce je zachować na specjalną okazję. It's delusional is what it is. Point of fact, what with you dealing with ogres and everything, maybe you'd, you know, be willing to help me out. Pijakowi? O, brawo! Bardzo subtelnie. Avrick keeps all the good stock in the inn cellar. Out of sight, you see. I mean, it's bound to be under lock and key, but I'm sure he wouldn't miss a single bottle. Not with everything that's going on. A co wspólnego kradzież wina z walką z ogrami? Well, Avrick can be a little intimidating when it comes to his beverages. but otherwise, not much, I guess. I guess. Nie zamierzam mu kradać dla ciebie karczmarza. All right, keep it down. I didn't mean anything by it. But if you happen to come across some, and maybe you could share? Może. Może. Zastanowimy się. Dobra. Badajmy jeszcze tutaj resztę. A, czy coś tutaj było? Coś co pominęliśmy? Jakaś beczka? Zadruł ban. Okej. Fresh fish! Freshly caught!
Savage's eyes! It looked at me! Ryba na ciebie spojrzała, gościu? Tuzin par okrągłych oczu wpatruje się w ciebie z porzuconych łbów złowionych dzisiaj ryb. Dookoła pełne suchnących płetw i wnętrzności. Szukaj ryby, rybie resztki. Twoja dłoń trafia na coś okrągłego i mięsistego wielkości melona. Jest gładkie, pozbawione łusek, a wydaje się być częściowo pokryte włosami. Może to być głowa, ale na pewno nie ryba. Pociągnij głowę. Chwytasz o głowę, burącz i zaciskasz ją, wyciągając z beczki. Nagle wyślizguje się ona z twojego uchwytu, gdy jej właściciel przeskakuje nad krawędzią beczki, rozpryskując dookoła kawałki ryb, które spadają na pobliski kram. Okej, jakiś gość wyskoczył. Okej, jak już to widzicie, to jest nowy towarzysz z Białej Marchi. Dosyć szybko go spotkaliśmy. Mężczyzna, który wyskoczył z beczki, wstaje i odwraca się ku tobie. Jest nagi, nie licząc przepaski na biodrach i oblepiony rybimi wnętrznościami. Całego ciała pokrywają blizny od ran ciętych, kłutych oraz ślady po chłoście. Większość blizn jest wyblakła, niczym stare wspomnienia. Pomimo to jego ciało jest w znakomitej kondycji. Jedynie obwisła skóra na udach i łokcie wskazuje na jego podeszły wiek. Jego twarz jest spokojna, ale ciało wydaje się być gotowe na wszystko. Okej, czy tam się schowałeś przed ogrami, czy coś? Drapie się za uchem skonsternowany. Resting my eyes, I thought. Waiting for the Malkachor to bring me inside. W beczce ryb? Serio? It would seem I dozed. Good thing my master was not alive to see it. Okej. Are you real? Tak. Skłam, tak. Nie. Wiecie co, jestem całkiem pewny co do mojej rzeczywistości, przynajmniej w tej grze, więc powiedzmy tak. Of course. I meant no offense, but I find it is best to ask when Malkachor is involved. Malkachor? A small white mushroom. I have heard it called snowcap in these lands. Da. It can reveal the true nature of many things. Jeżeli się potem musisz zastanawiać, co jest rzeczywiste, to chyba... Nie. Mówię, że myślisz jeszcze jakiegoś mistrza. Ważna mężczyzna uważnie zauważa, że nieświadomie patrzy na jego bliznę, uśmiecha się uprzejmie. A teacher, not an owner. Zawa is a free man. Well, as free as any of us. Wciąż już nie rozumiem, dlaczego siedziałeś w beczce. I was freeing myself from vanity. Dobra, okej, okay. dobry sposób. Powiedział poczytalności czy próżności? Nie, Eder, poczytalności już on nie posiada, więc... Consider, how can one be vain who is bathed in the smell of dead fish? Dobrze być wtedy przystojniakiem. I had the idea when I passed this way earlier. I am pleased with the results so far. Chyba ludzie, którzy są dookoła, trochę mniej, ale okej. Rzuca uśmiech kobiecie, która przygląda mu się przechodząc obok. Na jej obliczu maluje się wyraz obrzydzenia. Rozkojarzona potyka się łukami, niemal upada na twarz. Mężczyzna składa dłonie. Yes, quite pleased. Nie oglądasz na kogoś z tej okolicy? I was visiting a monastery, not far from here. I found it empty, but I met a messenger as I left. Mhm. He carried a call for aid. Seeing that he would find no monks at the monastery, I chose to go in their place. Zawa is no longer young, but in combat he is still the greatest of the Takan people. It seemed only right that he should go. To blizny po bitwach? From battle, yes. I left them upon my enemies. Swoje blizny? Wskazuje na grupy nachodzących na siebie blizny. These were struck against fear. These against pleasure. These against hatred,
Those down there against greed and doubt. And these... these were for vanity. Sam sobie zadałeś te rany? I cannot take credit for all of them. But I did most of the good ones. Hmm. I put them there in battle to remind myself what is real and what is not. To pogrzybka? Our worst enemies are inventions of the mind. Pleasure, fear. When we see them for what they are, we become unstoppable. Udało ci się? I feel I have been close, but never for more than an instant. In the moment when the pain is sharpest, the world becomes clear. In that moment, I am a match for anyone. Okej, okay, musiałeś bardzo cierpieć od takich ran. Of course. I am fortunate to have suffered so much. If I did not suffer, I would not aspire to free myself from it. I would wander from one unfulfilling goal to the next. More wealth, a better station. My soul would wither. Hmm. But to search for a place beyond suffering's reach is to nurture the soul, to harden it against the elements. Nie dość, że wojownik, to jeszcze filozof. Suffering is the greatest gift the gods have given us. The most beautiful, perfect creation. It is the hand that turns the wheel. Myślę, że wielu ludzi by się z tym nie zgodziło, ale dobra. Często zdarza ci się smarować ciało rybimi flakami? Gods, no. What a way to travel the world. The usual way is to smear yourself with the ashes of the dead. Oh, jeszcze lepiej. But they do not burn their dead here. So I have to make do with what the land provides. Serio? The cold seems to conquer the smell. Even now, the scent hides itself. Disappointing. Zdecydowanie. Mnie również wynajęli mieszkańcy Krzepy. I would not say I am hired. I seek no wage. And I promise no result. I have chosen a path, and my spoils come from walking it. Mhm. Jego twarz marszczy się niespokojnie niemal w grymasie. And this fortress, this Durgan's battery, its people are gone. Zawa would know why. Jeśli również szukasz białej kuźni, to przyda ci się pomoc doświadczonego wojownika. Zawa unosi głowę i wpatruje się w niebo. Jest nieruchomy, jak w transie. Po pewnym czasie mruga, jakby się obudził i ponownie patrzy na ciebie. If one wishes to swim, it is no time to argue with the current. We are here together in this moment because a perfect force has willed it. Who is Zawa to argue? Okay. I will walk with you so long as the gods wish it so. Powinniśmy ruszać w drogę. Gość wygląda bardzo ciekawie, ale nie wiem, czy mam na niego miejsce, póki co w drużynie. Mógłbym wyrzucić matkę, chociaż ona ma parę fajnych czarów, które mogą się przydawać. Mógłbym wyrzucić Gili, ale potrzebujemy kogoś od pułapek. Więc póki co myślę, że zostawię wszystkich. Zresztą musiałbym pozdejmować im sprzęty, gdybym chciał ich. Gdybym chciał kogoś zmieniać. Dobra. Mam nadzieję, że nie odszedł daleko. Gdybyśmy go spotkali z początku Grefa, byłoby fajnie. Jak nie, to najwyżej będziemy musieli się wrócić po niego do twierdzy. Myślę, że bym go przynajmniej na jakiś czas, żeby zobaczyć, jak dobrze sprawuje się mnich w walce. Znajdę go bez waszej pomocy, nie poddam się, słyszycie? Szarlatani, ja... Krasnolud spaceruje ze spuszczoną głową i założonymi rękoma, zatrzymując się jedynie, by zerknąć na znajdujący się za nim budynek. Jego twarz jest całą umorusana. Kiedy mam rocze coś do ciebie, z jego brody sypie się sadza. Zachorowałem się tutaj prawie na śmierć. Po co? Zachorowałem. Zacząłem od niczego,
kończąc mając jeszcze mniej. Na kogo krzyczałeś? Na idiotów, oto na kogo. A sam siebie powinienem, że im uwierzyłem. I bardzo dobrze, po co było się tu osiedlać? Są rzeczy, które chcesz zostawić za sobą, a potem okazuje się, że jednak je spakowałeś. Nie opuszczę wioski, dopóki nie zyskam mojej własności. Teraz już nie mogą mi odmówić. Ci złotouści kapłani zabrali moje pamiątki. Pożądź wspomnienia o przyszłości, mówili, teraz nic mi już nie zostało. Rozumiem, że oddałeś coś jednemu z darczyńców Ondry. Szybki jesteś. Szkoda, że nie myślałeś jasno, że myślałem jasno, kiedy gadali o pokoju odkupieniu dzięki bogini. Ci kapłani, sługusy Ondry. Mówili, że bogini wybaczy, że niektóre rzeczy najlepiej zapomnieć. Ich przywódczynią jest Lavda. Uwierzyłem jej, jednej z nich, darczyńcą, wziął mój medalion. A teraz nie chce mi powiedzieć, gdzie on jest. Czego ci nie powiedzą? Bo sądzą, że wiedzą lepiej, dlatego mówią, że tylko w ten sposób mogę zapomnieć. Co takiego ze swojej przyszłości chciałeś zapomnieć? Wiodą inne rzeczy, życie w lepszych czasach, dopóki to moje brzemię, nie twoje. Chciałem je wyrzucić, ale straciłem niewłaściwe wspomnienia. Co jeszcze oddałeś kapłanom? Doceniłbyś wartość mojego pancerza, najznakomitszy, jaki widziałem, ale dla starego krasnoluda bezwartościowy. Chętnie wymieniłbym go za medalion, ale głupio oddałem jedno i drugie. Zdałem coś tu zrobić. Przyznaję się, że przez ostatnie lata odwykłem od takich ofert. Kapłani mogą sobie udawać, ale ci wieśniacy martwią się tylko o siebie. Zdziwię się, jeśli oddadzą ci go po dobroci. Uważają to za swój święty obowiązek. Wyrzucić dary dla bogini gdzieś, gdzie zostaną zapomniane. Myślę, że lepiej będzie sprawdzić, gdzie je wyrzucają. Co ma z tym wspólnego Lavda? Przewodzi tej bandzie kruków. Przejęli świątynię wkrótce po tym, jak mieszkańcy zaczęli opuszczać wieś. Powiadają, że chcą odciążyć tych, którzy pragną zapomnieć o swoim nieszczęściu. Powiedzmy o tym medalionie, który chcesz odzyskać. Należał do mojej siostry, która uważa go po prostu za świecidełko. Dla mnie była moją jedyną rodziną, a przynajmniej jedyną, która wciąż traktowała mnie jak rodzina. Okej, dobra, żegnaj. Nie oczekuję, by raptem zaczęło sprzyjać mi szczęście, ale jeśli coś znajdziesz, będę czekał, możesz na to liczyć. Okej. Wygląda sympatycznie, spróbujemy mu pomóc. Tak, tu jest świątynia Ondry. To jest jeszcze jakiś gość... Ista. Często spotykam się z taką reakcją. Co to za urządzenie? I have to calibrate it. Right now it seems to think you're a copper deposit. No może bardziej złożem stali odpowiednio uformowanej w zbroję, więc tak, ale nie miedzi, miedzi nie. My animancer contacts did suggest that a particular strong soul essence might interfere. I'm more interested in minerals in any case. Może i mam silną duszę. I suppose that's possible. It's not exactly what I'm looking for, unfortunately. Czego poszukujesz? I'm trying to recreate the instruments that first led the Pargrin dwarves to this mountain. This is my latest prototype. Okay. Centuries ago, dwarves carrying tools just like this one followed their readings to what is now the battery. If I can recreate their work, then I may be able to find ore deposits elsewhere. I was hoping to test it, but my arrival was delayed by word of the ogre attack. I haven't been able to find anyone to venture up the mountain since. Ja mogę pójść na górę. Really? That'd be wonderful. I just have to adjust the device, you see. Okay. Dostroić do mojej duszy? It should point you toward metal deposits. We already know the battery rests on some rich veins, but I was hoping to get a reading of the surrounding mountainside. Okay. If you can follow the readings to ore and bring back a sample, I can use it to refine the device. Okay. Thanks ever so much for this. Nie ma za co. No fajnie, dobra. Przyjrzyj się tutaj, czy czasem kogoś nie pominąłem. Tak, chcę w miarę dokładnie przebadać wioskę.
podblaszek. Dobra, jakieś rzeczy, których raczej nie będę używał. No tak, już sporo zadań już nam się udało pozbierać. Możemy z nią porozmawiać? Idź się napić. Chyba nie mogę z nią porozmawiać, okej? Okej, dobra. To jeszcze zobaczmy, może znajdziemy kogoś nowego na zewnątrz. Kowieśniak. O, coś krótkiego. Parę miedziaków. Coś tutaj? Nie. Dom Tyrsaca. Nie wiem, czy już o nim słyszeliśmy. Tym gościu. Idran, zaraz z nim pogadamy. Tak, tam chyba już nic nie ma. Okej. Dobra. Kim ty jesteś? Och, oto awanturnik, który ratował wioskę. Jak miło cię, że odwiedziłeś mój kramik. Jestem Iduran. Jakie to interesy? Marnie, jak przystało na to miejsce, niewiele można zarobić na handlu futrami i rybami. Przedem do Białej Marki, zakładając, że nie będę miał tu konkurencji i faktycznie nie mam, bo nie ma tu o co konkurować. Chcesz pohandlować? Jeżeli nie zarabiasz, to czemu nie wyjedziesz? Dość głośno rozpowiadałem rodzinie, o przyjaciołom o moim nieuchronnym sukcesie. Jeśli się teraz poddam i wrócę, mając niewiele ponad to, z czym przyjechałem... Nie, nie skończę tak. Jeszcze się nie poddaję. Dobra, pokaż, co masz na sprzedaż. Ma... jakiej rzeczy? Znakomity łuk myśliwski. To, co teraz mamy, to znakomity... wiecie co? Zmienię. Sprawdzę broń. Solidny drapacz chłop. Ale znakomity łuk chyba również mam. Tak, chyba... zawziętość. Łuk myśliwski... nie, on ma tylko obrażenia 3. Ale okej. Okay. Tak jest lepsze od tego. Dobra, szata oczu Waela. Skiwanie gotowości minus 15%. Przyznaje lustrzany obraz przy trafieniu krytycznym. Obrona za uroczenie zamęt plus 25, obrona zdominowanie plus 10. Okej, okay, to są fajne rzeczy. Ale poza tym jest beznadziejna, więc dzięki. Sobie można by pewnie jakoś ulepszyć. Dobra, tundrowe odzienie. Ma odporność na zimno. Troszkę. Więc my... no chyba, że będziemy potrzebowali w którymś momencie fabularnie coś takiego kupić. Niebywały kapelusz powabnej doskonałości. Tak, dobra nazwa. Moc plus 2, kondycja plus 2, intelekt minus 2, stanowczość minus 2. Powabnej doskonałości. Tak. Czujna pończaru Rupeca, model drugi. Wrogów było flankować plus 2. Okej. Okay. To brzmi fajnie. Percepcja plus 2. Może się przydać wojownikowi. Pasryony. Celność przy wytrzymałości poniżej 50% plus 5. Obrona choroba trucizna plus 20 mech. Pierścień odbicie plus 9 mech. Rękawice celności. Celność plus 5 mech. Tundrowy kaptur. On nic nam nie daje. Parę zwojów, parę pułapek, parę mikstur. I parę innych pierdółek. Myślę, że to kupię. Okej. Okay. Pieniędzy mam w zalanżu. A jeżeli by mi się zaczęły kończyć, zawsze mogę posprzedawać te rzeczy. Cypcja plus 3. Że wiecie co, może wezmę to, może paladynowi coś dać? Nie. Dam to wojownikowi. Straci 1 na percepcji. Ale... no to jest taka fajna opcja. Że musi więcej wrogów cię zajść, aby cię oflankować. Mhm. I dobra, zacznijmy jeszcze tutaj. Czy ktoś się tutaj pojawił? Są jakieś piece.
Wtedy marki od dawna nie były używane. To jest wyjście po prostu. Dobra, co my tu mamy? Rdzawy las, długie wodospady i bateria do Lugana. Jeszcze nic nie wiemy. Co to za są za miejsca? Ale dowiemy się w następnym odcinku. Porozmawiamy z tą panią. Renengild? Dlaczego wszyscy tutaj mają takie dziwne nazwy, imiona? W każdym razie porozmawiamy z nią. Mam nadzieję, że dowiemy się, co się tu dzieje właściwie. Skąd się wzięły ogry, co to jest za bateria i dlaczego nikt tu już nie kopie. Wydaje się, że krzepa to była... Krzepa to tak wygląda na jakąś wioskę górniczą, w której od dawna już nikt nie kopie. Może się dowiemy dlaczego. A przy okazji zauważyłem, krzepa. Tyranny, krzepa. Okej, dobra, nieważne. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć.